Hej, witajcie. Zapraszam Was na makijaż, który będę wykonywała na wesele swojej kuzynki. Sukienka jest taka czarno-niebieska, złota, w kamienie i cyrkonie, więc na pewno będą przybijać kolory złota i niebieskiego na oczach. I od nich zaczniemy. Ale zanim to, słuchajcie, ja mam zawsze taki nawyk, że muszę sobie posmarować usta. Jeśli chodzi o produkty, wszystko będziecie mieć pod filmem w opisie. To jest ziaja i użyję bazy ze Sephory, dosłownie taką ociupinkę, bo zaczynam od oczu i sobie delikatnie paluszkiem rozprowadzę tą bazę, żeby wszystko nam tu ładnie cienie pięknie pracowały. Dosłownie biorę takie malutkie kropelki. Dobra. Kiedy bazę mamy, to przechodzimy do korektora. Korektor jest z firmy NARS. I takie malutkie kropeczki, żeby nie było tego za dużo, żeby nam się potem nie rolowały cienie. Gąbeczki też Wam podlinkuję. Ich jest w zestawie, jak dobrze pamiętam, chyba 19 czy 20 sztuk. Super mi się nimi pracuje, są takie mięciutkie, więc jak najbardziej godne polecenia. Mamy przepiękną, słuchajcie, pogodę, jest naprawdę słonecznie, więc no, pogoda się udała. Zobaczymy, co będzie później, ale jest ślicznie. Dobra. Kiedy mamy już korektor, na razie na dół nie nakładam, bo będę chciała po prostu potem ściereczką wszystko powycierać. I u mnie, jeśli chodzi o oczy, zaczynam bardzo niestandardowo, bo ja zaczynam od wytuszowania porządnie swoich rzęs. Chcę, żeby ten efekt był, słuchajcie, fajny, wyciągnięty, pogrubiony. Chociaż i tak idą rzęsy sztuczne, ale i tak nad moimi trzeba popracować. I ja nie będę tego robiła przy Was, bo byśmy zjedli kupę czasu z firmy Lancome. Żeby nam jeszcze fokus chciał złapać. O! Ma piękną, fajną szczoteczkę. Piękną. Taka cieniutka, drobniutka. I jak wytuszuję zawsze tym tuszem, to ja już wspominałam w swoich vlogach z firmy Tarte, który niestety ta wersja podróżnicza w ogóle mi się nie sprawdziła. Nie zrobił mi efektu, jakiego bym chciała, ale ma super szczoteczkę. I jak poprzednią poskleja nam się rzęsy, czemu nie chcesz łapać? O. To tą sobie zawsze wyczesuję. Także ja uciekam do wytuszowania rzęs i do Was wracam. Jak ktoś by był ciekawy, dlaczego tak i co ona kombinuje? Widzicie? Jak od tuszu jest wybrudzone u góry od tuszowania. A tu jest oko jest wyczyszczone, wytuszowane. Dlatego ja zaczynam, jak to się mówi, od końca. Inaczej. Także wycieram prawe oczko. Stałem się, czy prawe? Prawe. Wycieram patyczkiem kosmetycznym. I na sam koniec jeszcze dodatkowo gdzieś tam przetuszuję, wyczeszę. I potem się moje rzęsy właśnie prezentują. Tak, jest różnica, co było wcześniej, a teraz nie. Oczęta gotowe. Zawsze się męczyłam z tym, że właśnie zrobiłam sobie piękne cienie, potem przychodzi do tuszowania i praktycznie te cienie porozwalałam, bo mi się podbijał tusz, dlatego zaczynam inaczej. Od razu mówię, ja nie jestem żadną makijażystką, ja tutaj niczego nie chcę uczyć, po prostu pokazuję na swój sposób, jak ja wykonuję makijaż. Może coś podpatrzycie. Ok, teraz jak już wszystko przygotowane, to mogę przejść do cieni. I wiadomo jest to, że zacznę od jakiegoś jaśniutkiego. Najlepiej, żeby to był cielisty. Więc wezmę z tej paletki Sephory. Ten tutaj odcień jaśniutki.
i sobie rozprowadzę. Jako taka to będzie baza, żebym mogła potem swobodnie blendować, pracować na tych powiekach. Chcę Wam powiedzieć, że jeszcze mi nie przyszły rzęsy. Na szczęście dzisiaj jest dla mnie piątek, dla Was niedziela. I już dostałam wiadomość, że przyjadą, więc spokojnie. A się tym nawet w sumie nie stresuję, że ich teraz przy sobie nie mam, bo rzęsy to jest taka rzecz, którą się przykleja na sam koniec praktycznie. Gdzieś tam potem ewentualnie się dodaje eyeliner. Więc jak to mówi się, na spokojnie. Nawet jak od fryzjera wrócę, bo mam na 12:30, to mogę sobie też przykleić, ja nie muszę, że tak powiem, u fryzjera mieć przyklejonych rzęs. Właśnie dzwoniłam wczoraj i mówiłam, że nie wyrobię się czasowo, jakbym miała po fryzurze się malować, no bo w sumie wrócę około 14:30, a my chcemy być troszeczkę wcześniej, panną młodą zobaczyć, więc no nie dałabym rady, a wiadomo, z nagrywaniem to schodzi praktycznie dwa razy, jak nie trzy razy tyle pokazać, powiedzieć. Dlatego powiedziałam, ja przyjeżdżam umalowana. I teraz tak, zacznę sobie od kącika dalej. Takim bardzo tutaj, o nie, pokazam Wam paletki. Sephory. Piękna jest ta paletka, w ogóle ta grafika mnie urzekła bardzo. I zacznę sobie tym tutaj jaśniutkim cieniem od kącika. Tutaj. Dobra. I teraz będziemy powoli już wchodzić w niebieski. Tylko zmienię sobie pędzelek. I z tej Sephory uderzę tutaj w taki niebieski w brokacie. Już tutaj będę dokładać na tym zewnętrznym kąciku po załamaniu. I nie będę tutaj, słuchajcie, na razie tutaj jakoś bardziej blendować czy coś, tylko pójdę bardziej w niebieskie odcienie. I z tej drugiej paletki wezmę ten granat. I sam w kącik. I na załamanie delikatnie. Wybijam dodatkowo środek, wracam tutaj do tego złotka, żeby sobie te kolorki tutaj fajnie połączyć. O, właśnie o to mi chodziło. Dobra, słuchajcie, jestem. Nie należało to do najłatwiejszych rzeczy. Może tak. Jedna i druga paletka, rzeczywiście fajne kolory, ale to co robiliśmy, słuchajcie, wcześniej, przed chwilą się wycieram, dlatego jestem czerwona, to jest naprawdę ciężko cokolwiek uzyskać. I poczekajcie, bo mam wrażenie, że tutaj chyba mało światła mieliście, nie? A się zestresowałam, więc wyszła plamka. Może tam was do góry. I tak. Mamy coś takiego. Już Wam mówię, na jakich kolorach ja się skupiałam, żeby coś takiego wyszło. Kącik wewnętrzny to jest zabawa, wytrzę, bo naprawdę osypują się. Jest to zabawa kolorów tym, tym i tym, jeśli chodzi o wewnętrzny. Ale najbardziej skupiałam się na tym. Później dalszą kontynuację zrobiłam sobie, czekajcie, oj, to było właśnie takie dokładanie,
Naprawdę nie jest to łatwe. Dalej, jeśli chodzi o kolor, to uderzyłam w tą miedź na środkową powiekę. Jeśli chodzi o te załamania, gdzie widzę, że tutaj bym mogła jeszcze nawet troszkę dołożyć, to wróciłam do tej paletki i na załamanie użyłam tego niebieskiego, gdzie moim zdaniem na powiece przypomina czarny. No i wiadomo, musiałam powycierać ten cały brokat, który nadal gdzieś tam widzę, na tych powiekach jest. Aż dołożyłam sobie mojego kremu Skin Serum, żeby te moje oczka pod spodem tak nie ucierpiały. Ale już chyba jest w miarę ok. Tak, no i wiadomo tym, tym tutaj kolorkiem przyciągnęłam, o, widzicie, tak. Nie chciałam takiego efektu bardzo ciemnego oka, bo bym po prostu, wiecie, sukienka jest w stylu ciemnym. Nie chciałam taka być cała czarna, dlatego chcę, żeby to oko było złoto. Złoto takie jasne, błękitne, a tylko na tych załamaniach, żeby cały czas dodaję tą miedź, którą wam pokazywałam. Ona tylko na załamaniach, tylko przyciemnić. No i tak. Jeśli chodzi o powieki, to wydaje mi się, że jest ok. I teraz weźmiemy korektor. I tutaj pod spodem. A nie, tutaj bazy nie było. Więc bazę, z powrotem wracam do bazy, użyję już na całą buźkę. Poczekajcie, wytrę sobie rączki. Ok. Takie dwie pompki myślę, że starczą. Oko nabierze też w ogóle jakiegoś wyglądu, jak dojdzie podkład i konturowanie. To wtedy to będzie miało jakikolwiek dalej sens. Dobrze. I teraz przejdę sobie do korektora pod spodem, pod oczka. Patrzę, czy widzicie, ale widzicie. Kurde, ciężko tak się malować, żebyście widzieli, a żebym ja też widziała się w lusterku. I podkład kładę tylko i wyłącznie tutaj pod spodem. W sensie nie dokładam już tutaj korektor. Kładę tutaj tylko pod spodem, a nie dokładam podkładu, to chciałam powiedzieć. Teraz sobie wyblenduję, żeby zakryć te całe brokaty, które mi się osypały, bo ich przecież nie chcemy. Jak skończyłam też blendowanie, to wzięłam, wytuszowałam jeszcze raz, żeby pozbyć się tego brokatu, tych cieni z oczu. Z oczu? Nie, rzęs. Nie powiem, że się trochę nie zestresowałam, bo myślałam, że trochę lepiej się nimi pracuję, a jednak osypują się i to powoduje, że one też tak się nie chcą do tej naszej skóry tak blendować, tak jak powinny. No ale dobra, dałam radę, tylko tak informacyjnie mówię dla was, żebyście wiedzieli, z czym mamy do czynienia, z jakim produktem. I tutaj na dół będę chciała dodać też tej miedzi, żeby te oczka były nie takie ciemne, wiecie? Dlatego wracam do pędzelka, gdzie miałam miedź, o tą, i dokładam sobie tutaj pod spód. No zdecydowanie nie należało to do najłatwiejszych zadań, ale wyszłam z tymi oczętami w końcu
więc mogę przejść teraz do podkładu. Będzie na pewno ładniejszy efekt, jak jeszcze dojdą sztuczne rzęsy. Dobra, bazę na buzi mamy, więc lecę z podkładem. Ja mam numerek 08. Teraz dopiero będzie miało to wszystko sens. No naprawdę, w ogóle jeśli chodzi, pokażę Wam o tą paletkę i ten tutaj odcień, to najlepiej w ogóle palcem i potem nie dotykać pędzelkiem, bo wszystko jakby zatraca się efekt tego brokatu. Bardzo lubię w ogóle ten podkład, bo on jest taki nawilżający, jest gęsty, fajnie naprawdę kryjący, ale nie robi mi takiej skorupy. Przez swoją konsystencję mam wrażenie, że jakby moja skóra była taka nawilżona, nie spięta, chociaż jest do takich należy gęstych podkładów. No dobra, myślę, że moje wszystkie niedoskonałości zakryte. Jakbym miała, słuchajcie, nakrywać ten makijaż ciągiem, to chyba 3 godziny by on trwał, bo jednak dały mi popalić te paletki cieni, naprawdę. Wezmę pędzelek i może cieniutkim, cieniutkim, nie cieniutkim, nie, tradycyjnie tą paletką, uwielbiam nią konturować buzię, pędzelkiem i zacznę sobie od tego środkowego, mieszając z tym, żeby też nie było tak za ciemno, a potem ewentualnie gdzieniegdzie dodam ten ciemniejszy, bo jak widzicie, używam samoopalacz, więc tak czy tak moja skóra jest opalona, ale żeby też nie przesadzić, jak to mówią, lepiej dołożyć niż jak ma być za ciemno. Ok, drugi policzek. Jeszcze kurier, co ja gadam, listonosz przyjechał, nikogo w domu nie ma, jeszcze musiałam wyskoczyć. Ciekawe, czy sobie coś pomyślał. Jaka babka wymalowana. Pięknie. I ja zawsze przez to, że mam wysokie czoło, to dodaję też sobie tutaj na załamaniu. Ja i tak, słuchajcie, zastanawiałam się teraz, jak siedziałam, czy jest tutaj sens, bo jak fryzjerka będzie sobie układała fryzurę, to tu będzie jej taki punkt dowodzenia przy tym, żeby sobie czesać włoski. I najwyżej jak wrócę, to tutaj coś poprawię, dołożę, ale już takie podstawy najważniejsze będę mieć zrobione. I ja sobie tutaj dołożę na żuchwę, na dół. Tylko tak delikatnie po kości, po kości, o, tutaj. Ok, i delikatnie pędzelkiem, żeby wyszczuplić nosek. Dobrze, wykonturowane. I teraz, pewnie zauważyliście, one podróżonego nie dokłada. No nie, bo ja tą samą paletką wykorzystuję sobie ten banana, dla mnie taki żółty, dlatego mówię banana, z tym i tutaj sobie rozblendowuję pod oczkami. Nie wiem jak Wam, ale ja już widzę tą różnicę, że o wiele ładniej to tutaj wygląda i tak podnoszę w górę, o. I teraz drugie oczko. No i chwila, moment, przechodzimy zaraz do brwi. I tutaj u góry. Tam, gdzie chcę, słuchajcie, rozjaśnić
wypić. A jest mi gorąco. Brałam rano prysznic, myłam włosy, ale chyba mało do ochłody. No naprawdę, mega ją wam polecam. Możecie sobie tak fantastycznie tą jedną paletką wykonturować buzię. Jak to się mówi, naprawdę robi magię ta paletka. Okej. Żeby nie przesadzić. I teraz przejdziemy sobie do brwi. Jeśli chodzi o brwi, to używam z Golden Rose. To jest numerek 104. I pędzelkiem skośnym robię teraz sobie brwi. Robiłam henne, wydepilowane są, więc tu jako tako dużej roboty nie ma, ale wiadomo, żeby je wyrównać, żeby dodać takiego pięknego efektu. Dobrze, możemy przejść do rozświetlacza. Rozświetlacz jest z Alaya i wejdę tutaj, może tutaj w ten kącik i to tam na kość. Na nosek. I nie będę teraz malowała ust, tylko jak wrócę od fryzjera, bo nie ma takiej potrzeby, żebym malowała usta teraz, tylko po prostu pomalujemy później z wami, jak wrócę. Jedyne co, to psiknę sobie zaraz utrwalaczem, żeby utrwalić makijaż. Ok, zostawiam to na razie, słuchajcie, tak. Rzęs cały czas nie ma, liczę na to, że przyjadą, jak mnie nie będzie. Na pewno, bo dostanę SMS-a. Jakiekolwiek poprawki to sobie wprowadzę po fryzjerze, gdy coś trzeba byłoby poprawić. Ale jest pięknie, jak to się mówi. Chociaż co nerw użyłam, to moje. I tak, pomadkę powiedziałam wam, że zrobimy później. Nie ma sensu, żebym się teraz tutaj malowała. Tylko sobie utrwalę to, co mam. Utrwalacz tej firmy, tylko wyśniemy na bok, żeby ok. I tak 20-30 cm od nas. Ok. No, więc ja dziękuję. Tak myślę, czy podejść gdzieś do światła, słuchajcie, bliżej. O tak. Zdecydowanie jest to niebieski kolor i miedź. Dobra, także ja uciekam ubierać się i lecę do fryzjera. Dobra, słuchajcie, jestem i mam paczkę, jeśli chodzi o rzęsy. Także otwieramy i zobaczymy, czy nie zaszalałam za bardzo i jednak zrezygnuję. Fryzura jest przepiękna, wszystko wam, słuchajcie, pokażę później, jak się po prostu ubiorę, dobra? Wtedy będzie taka cała okazałość. Tak się stresowałam. Po 13 dostałam, przed 14 dokładnie. Nie wiem, czy to ze względu na majówkę, ale mały stresik był. Sinsei kod zniżkowy. Może wam pokażę, jak ktoś korzysta. Chodzicie na zakupy Sinsei? Jak coś, to proszę, korzystajcie. Paragon zapłaciłam 42,98.
bo sztuka kosztowała 21,49. Takie rzęsiory. No, mega volume. Także ja przyklejam rzęsy i do Was przychodzę. Ja przyklejam na ten klej Duo. Dobra, słuchajcie, jestem. Mówię, co mam na sobie. A, już był ten makijaż, to Wam powiem. Nie da się Was dać wyżej? Chyba przez te szpilki jestem taka wysoka. Już nie, dobra, to się obniżę. W końcu, po wszystkich przejściach. Jak coś, jak były poprawki, to to samo, co my razem robiliśmy. Jeśli chodzi o odcienie, nic tutaj nowego nie było dodawane. Na ustach ze Sephory odcień 13, pomadka matowa. I co mam dalej na sobie? Sukienka jest warleska. Mega Wam polecam. Przepiękna ma sukienki. Typowa weselna. Jak coś, to zapraszam Was do holu Warleska. Tam macie wszystko. Pokazane też inne sukienki. Szpilki jednak stawiam na Stradivariusa. Przebiły wszystko. Każdy powiedział, że najładniej wyglądają. Także ok, niech będą. Może Wam pokażę niżej. Weźmiemy kamerę. Czekajcie. To są te szpilki. Piękne. Też ostatni holu w Stradivariusie ze Sephorą Wam je pokazuję. Takie kobiece wydaje mi się bardzo. Aż mi zasło w buzi, słuchajcie. Torebki Wam nie podlinkuję. Będę miała ze sobą torebeczkę. Dlatego, bo jeśli ktoś jest z okolic Łodzi i wie, co to jest ptak Łódź, to słuchajcie, tam właśnie jeden z boksów kupiłam. Także no, nie jestem w stanie Wam podlinkować. I tak to się całość prezentuje. Zastanawiałam się, czy coś brać, założyć na siebie, bo w sumie jest bardzo ciepło. Ile pokazuję teraz stopni? Chyba, że ewentualnie w kościele, prawda? Żeby było cieplej. 13, a nie, 16. No. Także nie wiem. Jesteście w ogóle równo? Chyba tak, jest dobrze. Pokażę Wam teraz, się obrócę, jeśli chodzi o fryzurę. Mega Wam polecam salon i żeby nie pomyliła, atelier. Podlinkuję Wam pod spodem na miary do salonu. Przepraszam, ale się już tak stresuję, chyba widzicie po mnie. Tak, atelier. Podlinkuję Wam. Moja imieniczka Ewelina mnie czesała. Naprawdę wygląda to pięknie. Jakby się moje nogi zmęczyły. Moje jajko to podstawa, słuchajcie. Mega Wam polecam. Za każdym razem Wam je polecam, ale jest super. Możecie włożyć gąbkę i zawsze się poprawić. Gąbką, którą się malowałam. I z Zalando mam takie buciki. One chyba się nazywają żeglarskie. Podlinkuję Wam. Jakby się zmęczyła noga, to buciki są. Od nas młodzi dostaną, zobaczcie, jak pięknie w ogóle udekorowane, butelkę. Butelkę i kopertę. No. Dobra, a wiem, co chciałam jeszcze Wam pokazać. Kamil robił sobie mokasynki. W poprzednim vlogu Wam mówiłam. On dostał szczotkę, słuchajcie, i ten preparat nie w Rossmanie, tylko w CCC. Ale w Rossmanie widziałam, że jest szczotka. A w CCC nie było tego preparatu, chyba że stacjonarnie jest. Ja chciałam Wam podlinkować, to nie było. Nie jest jakieś zarąbiste, ale no, buty szło wyczyścić. Także dużo preparatu, mówi, trzeba użyć, żeby było takie mokre, żeby można było użyć. I on robił tą częścią gumową. Tak, gumową. Także to jest. Dobra. W takim razie dziękuję Wam za dzisiejszy film makijażowy. Myślałam, że będzie łatwiej, ale chyba tak dałam radę. A wiem, bo mogą być pytania, jak, dlaczego jesteś taka brązowa? Chwileczkę. Używam różnych samopolaczy. Ja jestem, słuchajcie, zwolenniczką DAF. Ja używam do ciemnej karnacji. A i pod spodem mam, słuchajcie, ten stanik silikonowy. Po
poprzednim polu Wam pokazywałam. Ja jestem bardzo zadowolona z tych staników. Ja mam tylko w odcieniu czarnym. On jest tak, na zdjęciu widzicie, bez ramionczek, bez zapinania, silikon, po prostu Wam to wszystko trzyma. Ja mega polecam, u mnie jest miseczka C. Jeszcze nie powiedziałam, co mam. Tutaj mam na rączce zegarek z Michaela Korsa, bransoletkę taką delikatną z Apart i miałam już jakiś pierścionek czy coś, ale nie chcę. O, paznokcie Wam nie pokazałam. Paznokcie robiłam razem z Wami w poprzednim vlogu, też sobie zobaczcie, ale pyłek mogę Wam podlinkować. W ostatnim pokazywałam, jak się robi, także tyle. Mam zamiar się dobrze bawić. Mogę ewentualnie Wam pokazać narzutkę, jaką ze sobą wezmę. O. Jakby, słuchajcie, było chłodniej, to z jednym z poli Wam pokazywałam Zara, potytułowany ostatnie, taką narzutkę do kościoła, czy jak będziemy wracać. No i to jest właśnie taka narzutka, żeby po prostu nie zmarznąć w kościele, ani wieczorem, jak będziemy wracać. I tak. Także ja się żegnam, życzcie dobrej zabawy. Chcesz im się też pokazać, czy nie? To chodź, może postawię aparat razem z Taniem, bo tak to nie widać jest. Dobra. Ale musimy sobie powiedzieć, że jesteśmy cięci. Jeszcze, jeszcze. No. Tak się razem prezentujemy. Tak bliżej, pokaż się. W swoją kokardę. No. Także życzcie nam dobrej zabawy, my uciekamy. Do następnego, hej. Jutro będzie vlog makijażowy. Nie, film makijażowy. Hej.